Premier Mateusz Morawiecki przekonuje Komisję Europejską do obniżenia VAT-u na paliwo i żywność. Chce także reformy systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2. Tematy te były podejmowane w trakcie szczytu Rady Europejskiej. Na porwane łańcuchy dostaw i kryzys ekonomiczny wywołany przez pandemię nałożyły się manipulacje Gazpromu i nieracjonalna polityka klimatyczna Unii Europejskiej, mówił premier Mateusz Morawiecki w Brukseli. Polska apelowała o natychmiastowe uruchomienie postępowania w sprawie Gazpromu. Szef rządu podejmował rozmowy m.in. o tym, co zrobić, by zdusić inflację nie tylko w Polsce, ale też w innych państwach członkowskich. Już teraz rząd wdraża tarczę antyinflacyjną, jednak nie jest to jedyne rozwiązanie, po jakie może sięgnąć. Kolejne działania wymagają zgody Komisji Europejskiej. Skłaniam Komisję Europejską i rozmawiam tutaj, aby otrzymać zgodę na obniżenie VAT-u na paliwo z 23% na 8%. Na ten temat premier podjął rozmowę z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen oraz unijnym komisarzem do spraw gospodarki. Obniżka VAT-u przełoży się na znaczącą obniżkę cen paliw. Jeśli komisja zgodzi się na propozycję z Warszawy, to według zapowiedzi Mateusza Morawieckiego obniżony VAT będzie obowiązywał przez pierwszych 6 miesięcy nowego roku. Z ust premiera padła też propozycja obniżenia do zera VAT-u na żywność. Jestem ostrożnym optymistą, że tutaj osiągniemy nasz cel i będziemy mogli zaproponować tą znaczącą obniżkę podatków. Polski premier podjął temat przebudowy systemu ETS, czyli Europejskiego Systemu Handlu Emisjami. Dopuszczenie do tego rynku spekulantów winduje ceny uprawnień do emisji CO2, a co za tym idzie ceny prądu na niespotykany do tej pory poziom. Podtrzymanie systemu ETS połączone z rosnącymi wymaganiami klimatycznymi przyspieszy inflację oraz doprowadzi do wzrostu ubóstwa i bezrobocia, mówił minister prokurator generalny Zbigniew Ziobro. My jesteśmy za tym, aby walczyć o lepszy klimat, o lepsze warunki życia człowieka na ziemi. Generalnie jesteśmy za takimi rozwiązaniami, ale w ramach roztropności, rozsądku i uwzględnienia faktu, że klimat i przyroda mają służyć człowiekowi, a nie człowiek ma podporządkowywać cały swój los, życie, a nawet skazywać się na ubóstwo tylko dlatego, że grupa ideologów chce ograniczać drastycznie emisję CO2. Premier Mateusz Morawiecki proponuje, by nie blokować w Europie możliwości finansowania budowy elektrowni gazowych i inwestycji w energetykę jądrową. Polska szuka sojuszników, by takie finansowanie było możliwe. Sprzeciwia się też pomysłom, które miałyby prowadzić do rozszerzenia systemu ETS, ponieważ oznaczałoby to gwałtowny wzrost cen już nie tylko energii elektrycznej, ale i cieplnej oraz kosztów transportu. Uważamy, że jest to co najmniej o jeden most za daleko i bardzo mocno wskazujemy na to, że będzie to dodatkowe obciążenie portfeli obywateli. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa podkreślała, że jednym z tematów dialogu z Komisją Europejską oraz instytucjami europejskimi w tych dniach jest uznanie gazu i atomu za element sprawiedliwej transformacji energetycznej. Polska transformacja bez gazu, bez inwestycji gazowych nie może się odbyć. Jest to jeden z głównych naszych postulatów na każdym poziomie. Walczymy o akceptowalność tej formy dostawy energii, tej formy transformacji we wszystkich instytucjach europejskich. Co to oznacza? Oznacza to, że będziemy mogli finansować inwestycje gazowe, inwestycje atomowe, między innymi ze środków europejskich. Minister Moskwa zaznaczyła, że w tle całej dyskusji o cenach energii jednym z głównych wątków poruszanych przez Polskę są ceny uprawnień do emisji. To narzędzie, które na początku wydawało się narzędziem dosyć idealistycznym, narzędziem, które miało wzmacniać i pozytywnie mobilizować państwa do transformacji, na dzień dzisiejszy jest narzędziem spekulacji, narzędziem, które zniechęca do transformacji i obniża i podwyższa ceny prądu, znacząco uderzając w tym w obywateli i w gospodarstwa domowe. Minister postulowała o wyłączenie roli instytucji finansowych z systemu uprawnień do emisji. Resort klimatu i środowiska przygotował dokument, który podejmuje reformę systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2. Propozycja jest analizowana przez Komisję Europejską.